Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić The Flame in the Flood. Jest to gra survivalowa od studia The Molasses Flood, która kilka dni temu miała swoją premierę na platformie Steam. Z racji tego, że były pewne problemy techniczne związane z audio, to do tej pory nie byłem w stanie jej nagrać. Ale dzisiaj, z racji tego, że twórcy wrzucili aktualizację, to wszystko już jest w porządku i można sobie rozpocząć nową rozgrywkę. Zatem mamy tutaj wiernego towarzysza mojej głównej bohaterki, którym jest pies o imieniu Tom. Zaraz poznacie Marysię, która tak naprawdę będzie podróżować przez tą tajemniczą i bardzo wymagającą krainę tylko ze swoim wiernym psiakiem. Rozpocznijmy nową kampanię w trybie podróżnika, ponieważ on jest zalecany dla nowych graczy, a ja dalej takim nowym graczem się czuję. Mamy tutaj punkty kontrolne i normalną ilość zasobów, co będzie mi niesamowicie potrzebne. I tak oto rozpoczynamy ten bardzo wymagający wysiłek, który tak naprawdę będzie powodował, że moja Marysia musi walczyć o swoje życie nie tylko ze zwierzętami, ale też z naturą, którą jest żywioł wody, ponieważ wielokrotnie będziemy musieli podróżować od wyspy do wyspy w poszukiwaniu nowych surowców do stworzenia kolejnych przedmiotów oraz w poszukiwaniu schronienia chociażby na chwilę, żeby ogrzać nasze ciało. I tak oto, moi drodzy, pominąłem wstęp, który był naprawdę bardzo krótki z racji tego, że chciałbym już rozpocząć rozgrywkę. Mamy pierwszy ogień, czyli pierwsze ognisko, które tak naprawdę powinniśmy obejrzeć, ponieważ zależy mi na tym, aby właśnie przy tym ogniu pobrać węgiel drzewny, który później można wykorzystać z gazami, żeby dodatkowo swoją postać jakby zaopatrzyć w jedną prostą rzecz, mianowicie filtr do wody, który pozwoli nam dzięki temu przesączyć wodę brudną, żeby mieć czystą. Dzięki temu będziemy mogli ją wypić. Zajrzyjmy sobie do podstawowych menusów, które tak naprawdę w grze będą wielokrotnie przez nas włączane. Mamy tutaj panel wytwarzanie, czyli dla wszystkich znany i lubiany crafting, który po prostu uwielbiam w tej grze. Wszystko mamy pokazane, co potrzebujemy mieć. Nie musimy się durnie domyślać, co tak naprawdę autor miał na myśli, żeby powstała inna rzecz. Po prostu znajdujemy jakiś przedmiot, dzięki temu wytwarzamy go i nie musimy się martwić, że nie wiemy, co tak naprawdę do czego pasuje. Dodatkowo polska wersja działa na plus, ponieważ dzięki temu nie muszę się przejmować, co jest co, nie rozumiem tłumaczenia i tak naprawdę nie wiem, co robię. Wszystko świetnie. Mamy cztery podstawowe składniki, które będą nas martwić. Głód, pragnienie, temperatura ciała oraz zmęczenie. Wszystkie będziemy mogli zregenerować. Głód przez jedzenie oraz przez spożywanie takich przyrządzonych przez nas potraw, pragnienie poprzez tylko i wyłącznie picie wody, a temperaturę ciała regenerujemy, kiedy będziemy się ogrzewać przy ognisku. Dodatkowo jest zmęczenie, które będziemy mogli regenerować, kiedy będziemy się mogli wyspać w odpowiednich miejscach, takich jak chociażby kościoły, czy powiedzmy porzucone gdzieniegdzie żółte autobusy, które kiedyś woziły dzieci do szkoły. Zajrzyjmy sobie do kolejnego panelu, zapas środków, który mógłby być przetłumaczony jako ekwipunek, w którym mamy wszystkie przedmioty, które będziemy ze sobą zabierać. Aktualnie jest tylko ten węgiel drzewny, najlepszy sposób na filtrowanie stojącej wody, ale za chwilę sobie to uzupełnimy. Jak widzicie, Tomasz ma na imię Ezop tak naprawdę, ale ja będę go właściwie nazywać Tomasz, ponieważ chciałbym się do tych postaci przywiązać, stąd Tomasz oraz Marysia. W kolejnym panelu mamy nazwę strojniś. To tak naprawdę jest menu, w którym naszą postać będziemy ekwipować o kolejne części ubioru. Na głowę mamy również na tułów, dłonie, na nogi spodnie i na nogi buty. Zatem naprawdę bardzo dużo tego może być i taka różnorodność powoduje, że nasza postać ma możliwość ogrzania się. Dzięki temu nie jest jej zimno, nie przemoknie i nie popadnie w choroby. Zacznijmy jeszcze, moi drodzy, od tego, że bardzo łatwo złapać schorzenia.
ponieważ możemy narazić się na to, kiedy jesteśmy niesamowicie przeziębieni, kiedy powiedzmy uderzy nas dzik z niesamowicie dużą prędkością i połamie nam kości, kiedy będziemy niestety próbowali uciec przed wilkiem i on również się nami znajmie. Zatem musimy uważać kompletnie na wszystko. Mamy również tutaj jeszcze cele, które będziemy mogli pobierać ze specjalnych miejsc. Za chwilę się dowiecie, jakie to są miejsca, a tymczasem opuśćmy ognisko, ponieważ przygoda czeka. Na dole mamy jeszcze jeden wskaźnik, który tak naprawdę powoduje to, że moja postać może sobie biec. Dzięki temu będziemy mogli trochę szybciej uciekać przed przeciwnikami. Podstawy skauta. Zapas środków gracza pod klawiszem I. Dzięki temu możemy zajrzeć sobie do wszystkich tych przedmiotów, które zbierzemy. Warto zbierać tak naprawdę wszystko na samym początku, bo dzięki temu mamy możliwość poznania właściwości gry, która tak naprawdę zawiera niesamowicie dużo zawartości i dzięki temu będziemy mogli tworzyć bardzo dużą liczbę przedmiotów. Informacje o wodzie. Woda jest kluczem do przetrwania w dziczy. Użyj słoja do zbierania wody z deszczu, studni, kałuż lub rzeki. Zatem, moi drodzy, za chwilę sobie to zrobimy, ale najpierw pierwsza skrzyneczka, którą zabieramy. Mamy słój, filtr do wody i zobaczcie, co tu się podziało. Mamy schematy. Pierwsze dwa. Pleciony sznur oraz krzesiwo. Dzięki temu, że mam pałkę wodną, to mogę sobie stworzyć te dwa przedmioty. Dodatkowo jeszcze potrzebujemy tutaj, powiedzmy, kolejnych szmat, które moglibyśmy wykorzystać do tego, żeby stworzyć filtr do wody. Kolejny w mojej kolekcji. Ale aktualnie tego nie mam, więc podróżujmy dalej. Informacje szybkiej obsługi. Menu szybkiej obsługi znajduje się pod klawiszami 1, 2, 3, dzięki temu nie będziemy się musieli martwić, że za każdym razem trzeba wejść sobie do tego ekwipunku, w którym musimy wybierać przedmioty. Cieszy mnie to, że twórcy zastosowali tutaj bardzo przyjemne rozwiązanie dla wszystkich graczy, mianowicie, że mamy 3 ekwipunki, bo tak naprawdę tyle ich jest. Ekwipunek Marysi, ten główny tutaj, ekwipunek Toma, no i ekwipunek dodatkowo na naszej tratwie, ale można go tylko w doku przeglądać, zatem będziemy musieli się nieźle spiąć, żeby to wszystko poskładać w jedną całość. Tutaj jest menu, w którym można pobrać zadanie i mamy podstawowe narzędzia. Niestety nie będę mógł odebrać sobie tej nagrody, która by mnie tutaj czekała, ale później będę mógł ją dostać, kiedy wypełnię określone cele. Jeszcze informacje o rzece tak na szybko. Mamy wytrzymałość i naprawę. Tutaj będą punkty naszej tratwy, które są koloru żółtego. Płynięcie tratwą. Nie wiem zbyt wiele o bagnach, o bogach, przepraszam, ale myślę, że rzeka jest bogiem, pochmurnym, niekiedy uznanym i krnąbrnym. T.S. Eliot. Zacznijmy zatem wyprawę, ponieważ warto już w tym momencie się przygotować na niesamowite emocje. Moja Marysia musi manewrować pomiędzy małymi wysypkami, pomiędzy kamieniami i pomiędzy rwącymi prądami rzeki, która tak naprawdę jest złowieszczo wroga. Bardzo mnie to irytowało na samym początku, ale teraz wyrobiłem się i wszystko jest w porządeczku. Zatem, moi drodzy, przy niesamowicie kojącej nucie country będziemy podążać ku przygodzie. Tylko szkoda, że teraz trochę się ta muzyka wyłączyła, no ale nie ma problemu. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł gdzieś przycumować, żeby wybrać się w plądrowanie, bo dzięki temu będę mógł dostać kolejne przedmioty, które umożliwią mi budowanie nowych schematycznych przedmiotów, które tak naprawdę będziemy musieli mieć, żeby przetrwać w tej dziczy. O! Uniknąłem sobie w tym momencie całe szczęście tego domku na środku wody, ale gdybym wpadł... Wow! Znowu się udało. Gdybym wpadł na tą skałę, to tutaj ten pasek by trochę zmalał, a to jest niekorzystne, ponieważ później musiałbym szukać sobie dodatkowych śrubek, które by mi pozwoliły na to, żeby zregenerować moją tratwę. I mamy pierwszy z 10 region, zatem, moi drodzy, wydaje mi się, że... O, niestety, się trochę zepsuło. Wypłyńmy stąd. No, czy to będzie możliwe? Jaki crash, co tu się wydarzyło? O Boże! Okej.
Moi drodzy, mam nadzieję, że będę mógł trochę przetrwać, żeby wam pokazać pierwszy region, do którego sobie przejdę. On tutaj za 200 metrów mi się pojawi. Dziwnym trafem moja postać w tym momencie wbiła się na te kamienie, co jest niesamowicie problematyczne, ponieważ moja tratwa w tym momencie niestety ma mniej niż połowę punktów. Zatem przycumujmy dzicz Richarda Clarka. Jak widzicie, jeszcze będę musiał zatem powiedzieć twórcy o czymś takim, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, no ale cóż, czasem jeszcze takie błędy się zdarzają, ponieważ gra jest nieprzewidywalna i to, co my zrobimy, tak naprawdę podlega dopiero później ocenie i ewentualnym poprawkom. Z racji tego, że bardzo ważne jest dla mnie to, żeby zbierać dokładnie wszystkie przedmioty, które tutaj mamy, to ja tak naprawdę nie opuszczam żadnego, ponieważ wiem, że w dziczy wszystko się przyda i dzięki temu mam naprawdę mega zapełniony mój ekwipunek, ale nie martwi mnie to, ponieważ gdy jestem głodny, to niektóre te przedmioty powinienem szybko jeść. Moi drodzy, właśnie widzę jedną rzecz, mianowicie wszystkie te paski stanu z dołu dziwnym trafem zniknęły, co jest chyba błędem jakimś, więc będę musiał się zapytać twórcy, co tak naprawdę się stało. Bardzo mnie to dziwi, ale pozbierajmy sobie te wszystkie mlecze, które tutaj są, bo warto będzie je oczywiście później zjeść. Dziwne, że te wskazówki tutaj były wcześniej pod spodem, tutaj właśnie w tym UI-u, a teraz zniknęły i mamy je tylko w menu głównym. No cóż, chyba że ja tego na samym początku nie zauważyłem, no nie wiem, sam będę musiał sobie sprawdzić to jeszcze raz później, a tymczasem plądrujmy wyspę. Nie ma tutaj zbyt wiele, ale ja liczę na to, że będę mógł jeszcze sobie gdzieś zebrać kolejne składniki, ponieważ mamy jeszcze tutaj skrawek, którego nie odwiedziłem i fajnie by było, gdybym miał jeszcze, o właśnie, miejsca takie jak te, czyli stare, porzucone wraki aut, jakieś puszki, pudełka, cokolwiek, śruby i nakrętki. Dzięki temu będę mógł sobie naprawić moją tratwę. A Tomasz, jak widzicie, szczeka na wszystko, co widzi. Dzięki temu ja wiem, że mamy jeszcze kolejne przedmioty, które powinniśmy zebrać. Jednakże czasem jest to spory problem, ponieważ Tomasz jest nieporadny i nie rozumie tego, że czasem robi kłopoty, ponieważ przykuwa uwagę dzikich zwierząt. Wykorzystajmy sobie w tym momencie ten słój do wody i spróbujmy pobrać wodę. Oj, moi drodzy, coś czuję, że mamy pewne problemy techniczne. Spróbujmy jeszcze zobaczyć pewną rzecz, moment. Bardzo dziwna rzecz, dlaczego mamy w tej grze ten dźwięk taki, który jest aktualnie... Czy to jest jakiś crash? Ojejku, bardzo mnie to dziwi. No i niestety to mi utrudnia rozgrywkę, ale spróbujmy się jeszcze chwilę skupić, zobaczymy, co tutaj wejdzie. Ja postaram się jeszcze, moi drodzy, w tym momencie wybrać sobie ten słój i pobrać wodę. Użyj. No, niesamowicie to się podziało źle, z racji tego, że nie powinno być takiego crashu z muzyką już. Twórcy mówili o tym, że to jest poprawione, a jednak... No ale trudno, zobaczymy, jak to wszystko wpłynie na rozgrywkę. Płyniemy sobie tutaj, jak widzicie, muzyka się niesamowicie ściszyła. Ja nie spodziewałem się tego, że właściwie coś takiego się stanie. No ale trudno, popłyńmy z tym prądem wody, miejmy nadzieję, że wszystko się ustabilizuje. Jeżeli nie, no to trudno, zakończymy rozgrywkę, ale teraz trzeba być dobrej myśli. Marysiu, płyń, proszę cię. Strasznie wolno ta tratwa płynie, mam nadzieję, że się to uda. Mimo tych problemów technicznych, no i moi drodzy, w tym momencie rozgrywka niestety jest zakończona, ponieważ mamy crash, który nadal występuje. Bardzo mi smutno z tego powodu, niestety będę musiał twórcy powiedzieć o tym, że gra jest niegrywalna. Zatem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że te podstawowe informacje o The Flame in the Flood wyciągnęliście z tego materiału. Pozdrawiam serdecznie, cześć!